Siemanko, z tej strony Anioł. Dziś dostaliśmy opis aktualizacji, której się przyjrzymy. Oczywiście jak każdy opis aktualizacji pozostawia wiele niejasności. Z drugiej strony rozumiem, że gdyby chcieli opisać nam wszystko dokładnie, to ten mail czytałoby się ponad godzinę, albo i dłużej. A i tak muszę przyznać, że jest dosyć długi. Mam to samo, gdy nagrywam filmy, czasem trzeba poruszyć podstawy w filmach, więc automatycznie te filmy są dłuższe. O treści, które dla bardziej zaawansowanych ludzi, bardziej zaawansowanych graczy mogą być nieciekawe, ale ciężko jest dostosować treść filmu do zróżnicowanego poziomu zaawansowania w grze. Może tutaj nie będę się przyglądał wszystkim zmianom, tylko wyselekcjonujemy te, moim zdaniem, najciekawsze. Z punktu pierwszego, co nas może zainteresować, to po 3 rozegranych sezonach będziemy mogli się zarejestrować do scenariusza KVK, w którym będzie nowa mapa bazująca na Hollandale. Jak możecie zauważyć, my jesteśmy właśnie do tego z W odwagi zarejestrowani. Mam nadzieję, że dobrze to odmieniłem. A jeśli chodzi o Hollandale, to jest to część, jak możecie zauważyć, Tamaris, w której znajduje się Kamień Pokoju. Z tego co kojarzę, to w Hexwood i ten Kamień Pokoju jest powiązany z korzeniami wojny, więc podejrzewam, że może samo Hollandale zostanie powiększone do rozmiaru Tamaris i tam będziemy walczyć o zdobycie tego Kamienia Pokoju, który będzie się znajdował po środku mapy. Jeśli chodzi o drugi podpunkt, to będziemy mogli sobie zamieniać umiejętności u bohaterów. Tu nie ma co dużo gadać, moim zdaniem spoko zmiana. Pewny nie jestem również podpunktu trzeciego, czyli nowego budynku bastionu oblężniczego. To będzie chyba jakiś kip na sterydach, który będzie mógł niszczyć wieże i twierdze wroga. Jeśli tak, to spoko, myślę, że to może być bardzo pomocne w walce w jakichś ciasnych przejściach. Tylko z drugiej strony, jeśli to my pierwsi postawimy taki budynek, to jak dobrze myślę, powinien on bronić terenu przed tym, żeby wróg mógł się wybudować w zasięgu tego budynku. Więc najpierw musielibyśmy zniszczyć ten budynek, a dopiero potem będziemy mogli pobudować się w tej okolicy. Nie wiem, jak to ma działać, zobaczymy. Co ciekawe, w tym budynku będziemy mogli rozmieszczać nasze legiony stacjonujące, a co za tym idzie, być może będziemy mogli puszczać na ten budynek rally. To akurat jest bardzo dobre, w końcu bohaterowie do rally i do garnizonów znaleźliby swoje miejsce. Jeśli tam nie będą ginąć jednostki, to super pomysł z takim budynkiem, ale tutaj też nie mamy za wiele szczegółów, to są tylko moje domysły. Jeśli wy wiecie, jak ma to działać, to śmiało podzielcie się w komentarzu. W punkcie drugim pokrótce opowiem wam, że mamy tutaj coś takiego jak pre-KVK z Rise of Kingdoms, a pre-KVK to taki 3-dniowy event, w którym walczycie z innymi serwerami z waszej puli w różnych eventach o jak najlepsze miejsce. Z reguły im macie wyższe miejsce w tym rankingu pre-KVK, tym otrzymacie lepszy bonus na okres całego KVK. Mogą być to zwiększone obrażenia, prędkość marszu, cokolwiek. A wracając do samych eventów, które się składają w to wydarzenie, to będziemy walczyli z potworami, będziemy szkolili legiony oraz będziemy przekazywali zasoby, cokolwiek to oznacza. Punkt trzeci tej jakże wielkiej aktualizacji to nowy behemot, miazmatyczny gigant, jakiś toksyczny. Ja myślałem, że na kolejnej mapie dostaniemy toksycznego smoka, ale dostaliśmy toksycznego giganta. Miał być Hiszpan, ale wyciągnął z bagażnika akordeon. Jest jak jest. Punkt numer czwarty to różne wydarzenia. Nie ma co się tutaj rozpowiadać. Podobne wydarzenia są na początku każdego nowego sezonu. Punkt piąty jest bardzo ciekawy. Otóż mamy nowych bohaterów do kawalerii. Urag i Tobin. Do tego mamy 2 nowe artefakty. Ponadto bardziej ciekawsze opcje mamy tutaj niżej opisane. Po pierwsze, Targ Przymierza, czyli ten budynek, który macie tutaj
w mieście, z którego możecie przysyłać ludziom zasoby. Dostanie nowe funkcje kupna zasobów za monety wymiany. Monety wymiany to ta waluta od pupili. No i będziemy w tym budynku mogli wymieniać zasoby na klejnoty. Lubię te zmiany, ale mam nadzieję, że będzie zrobiona jakoś z głową, żeby nie było za dużych dysproporcji i żebyśmy nie byli zmuszani do tworzenia farm, abyśmy mieli dużo zasobów właśnie na te wymiany. Podpunkt czwarty w tym punkcie mi się nie podoba, mianowicie jest to zwiększenie limitu transportu zasobów na tydzień do, uwaga, uwaga, 2 miliardów. Powiem tak, jest to przesada. W tym momencie limit na tydzień to 100 milionów, więc zwiększają ten limit 20-krotnie. Czarny rynek i ilość farm wzrośnie niemiłosiernie i jeśli sam nie będziesz miał farmy, będziesz w plecy za każdym, kto te farmy będzie miał. Co za tym idzie, jest to pośrednie wymuszanie do tworzenia konta farmy i tego właśnie w tej zmianie nie lubię. Wiadomo, że tworząc konta farmy podbijemy statystyki, w cudzysłowie, aktywnych graczy, ale myślę, że to nie jest odpowiednia droga. Jedyne, co powinni zwiększyć, to ilość dziennych eliksirów, a nie limit przesyłania surowców, który zmusza nas do tworzenia wcześniej wspomnianych farm. Podpunkt piąty to też takie 50 na 50, powiedziałbym. Średnio mi się podoba, że zwiększają ilość kart dostępnych do kupienia na giełdzie. Dysproporcja między graczami wzrośnie. Dużo ludzi będzie miało bardzo mocne pupile już praktycznie na początku swojej przygody z pupilami. Co za tym idzie, posiadanie mocnego, fajnego pupila już nie będzie flexem, a szkoda. Kolejną zmianą w pupilach bojowych jest to, że 3 skille znikną z giełdy i będą dostępne za kryształy. Pewnie chodzi o te kryształy i gra na koniec sezonu, czy jakoś tak. Więc jeśli ich nie złapaliście i nie ulepszyliście na przykład do 2 gwiazdek, to po update'cie już ich nie złapiecie i będziecie musieli kupić je za te kryształy. A mowa o dzikim kontruderzeniu, gwałtownym zaciekłym ataku oraz o niezłomnym uderzeniu łańcucha. W zamian za to dostaniemy 5 nowych kart umiejętności, które będziemy mogli dostać po schwytaniu. Generalnie te rozszady w umiejętnościach powiedziałbym, że są na plus. No i na koniec największa zmiana wśród tych pupili to będziemy mogli łączyć karty umiejętności w naszym ekwipunku. Myślę, że jest to zmiana, której wszyscy potrzebujemy. Najważniejszymi zmianami w punkcie szóstym to wzmocnienie jeźdźców Wyvern oraz orłów. Jednostki latające będą mogły budować oraz niszczyć. Do tej pory nie mogły tego robić, bo miały zero inżynierii. A ponadto jeźdźcy Wyvern będą mogli niszczyć te budynki z daleka. Absolutnie piękna, piękna zmiana. Podpunkt piąty jest również, powiedziałbym, dosyć taki znaczący, bo od przyszłej aktualizacji najeżdżanie na miasta będzie nas bolało mniej. Do tej pory 50% ciężko rannych jednostek ginęło. Teraz tych jednostek w rally będzie ginęło mniej, bo 35% ciężko rannych jednostek już nigdy nie wróci do domu. W tym momencie byle noob będzie mógł robić rally na miasto. Rada ode mnie, pilnujcie jeszcze bardziej swoich miast, bo już nie będzie się czekało tak długo na najsilniejszego gracza z Przymierza, aby to on puścił rally, bo jak będzie ginęło mniej jednostek, to będzie więcej chętnych do palenia miast. A co za tym idzie, będziecie mieli mniej czasu na reakcję. Tarcze i teleporty miejcie zawsze w pogotowiu. Kolejną ważną zmianą w tym punkcie jest zwiększenie limitu leczenia za surowce do 6 milionów na dzień. W dniu dzisiejszym było to 600 tysięcy uzdrawiania na dzień. Może jakieś 650 na 25 poziomie szpitala. Nie ma co ukrywać, ta zmiana utwierdza nas w przekonaniu, że surowce będą odgrywały bardzo ważną rolę, a może najważniejszą rolę w tym, kto zwycięży dane KVK. Uzdrawianie eliksirami schodzi na dalszy plan. W ogóle powiedziałbym, że jest w tym momencie nieistotne.
Moja rada, twórzcie sobie po 10 farm i już je levelujcie, żeby to zbieranie surowców szło sprawnie. Ogólnie ja jestem przeciwny tego typu zmianom, ale ja mogę sobie być przeciwny. W punkcie 7, jedyna ciekawa rzecz, która może was zainteresować, to pewnie możliwość dołączania do, czy wchodzenia do budynków miast, członków waszej watahy. Watacha to taka lepsza, większa unia, jeśli miałbym to porównać do tego, co mieliśmy teraz. Z tego, co kojarzę, watahę możemy zawrzeć jedynie z sojuszami z naszego serwera. Ale tego nie jestem pewny w 100%. Jeśli coś pokręciłem, dajcie znać. No i nadeszła pora na punkt 8, czyli inne poprawki. Jak zwykle punkt 8 jest najciekawszy. Po pierwsze, będziemy mogli robić tak zwanych skoczków, czyli wbić miasto do poziomu 11, a potem przejść na świeżutki serwer, na którym 90% graczy i tak będzie miało ten 11 poziom, bo każdy będzie skakał, żeby mieć tą niewielką przewagę nad innymi. Na szczęście ta zmiana mnie już nie dotyczy. Wiem, że samo skakanie ma wielu fanów w Rise of Kingdoms, więc może dlatego tutaj postanowili to wprowadzić. Z ciekawszych rzeczy to wprowadzili, a w zasadzie zwiększyli, limit awansowania legionów, co jest super zmianą, nie będzie trzeba już tyle klikać przy awansowaniu jednostek z T4 na T5. Ta zmiana akurat to jest ogromny, ogromny win. No i najważniejsza zmiana na koniec, która jest dosyć interesująca. Na 99% elfy dostaną skórki zależne od jakości swojego wojska, swojej armii. W końcu będziemy widzieli również u graczy elfów, kto ma upragnione jednostki T5. To są moim zdaniem najważniejsze zmiany, które nas czekają. Jest tutaj kilka plusów oczywiście, ale widzę w niej również mnóstwo minusów, których nikt nie dostrzega, bo ludzie mają mózgi przyżarte Rise of Kingdoms i myślą, że takie tworzenie 10 farm po to, żeby móc walczyć, to coś fajnego, ciekawego i normalnego. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Powiem wam, że ten update bardzo zmieni całą grę. Jeśli w tym momencie będziecie chcieli się liczyć w grze, to naprawdę będziecie potrzebowali kilku farm, na których będziecie czynnie zbierali, bo inaczej zostaniecie w tyle w porównaniu z innymi. Więc pośrednio jesteśmy zmuszani do tworzenia farm. Wiem, że to co powiem będzie kontrowersyjne, ale mi się ten update jako całość nie podoba. Owszem, ma kilka dobrych stron, ale te ciemniejsze strony, które zmuszają nas do tworzenia kont farm, naprawdę odbiją się szerokim echem na całej rozgrywce. Tutaj będę się z wami żegnał, znacie moje spojrzenie na ten update, moje zdanie. Wiecie co robić, trzymajcie się, elo.